Zdrowia, szczególnie dla Winnetu i Apanaci. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Karol May, niemiecki pisarz, który nigdy nie był w Ameryce, spędził sporo życia w więzieniu, w którym zresztą pisał właśnie te opowieści o Winnetu, Apanaci, Shatterhand i te inne rzeczy. Historie, które dobrze znamy. Najlepszy numer był, ja kiedyś przez przypadek oglądałem Winnetu z nostalgii, no i ze śląskim akcentem. No było to ciekawe. W każdym bądź razie Indianie w Ameryce teraz, no można powiedzieć, szaleją finansowo. Oklahoma, Cherokee, siedzący byk, Seminole, Apache, czarne stopy. Wszyscy znamy mniej więcej te rzeczy. Wernitz taki był polski autor, który pisał tam podobne rzeczy w latach 60., 70. na temat Indian, no i te wszystkie zachodnie tereny, góry skaliste, wszystko to było ciekawe. No, jak to było z tymi Indianami? W pewnym momencie dali im te indiańskie terytoria, przesuwali ich tam. Indianie nie za bardzo chcieli się, no można powiedzieć, zaklimatyzować. Nie byli w stanie zorientować się czy zaakceptować faktu, że ziemia, no to dla większości ludzi jest to ziemia orna, nie jest to ziemia pastwiskowa. No w Teksasie była pastwiskowa, tam te byki i krowy się żywiły na tych trawach, no ale oni traktowali ziemię jako otwarte przestrzenie. No i za każdym razem, kiedy szczególnie po wojnie tej secesyjnej, odłączeniowej w 1862 roku, gdzie była wojna o niewolnictwo, no bo Stany Południowe, gdzie potrzebowały dużo, dużo ludzi do pracy, ściągali ich tam z Afryki. No oczywiście w Afryce to były potężne wojny, w Afryce ciągle się zabijali, walczyli, no ale starali się nie zabijać wszystkich, łapali tych swoich więźniów, jeńców wojennych, no i w tej Afryce nie mieli co z nimi robić, no i sprzedawali, bardzo często też sprzedawali swoich ludzi, jeżeli ktoś tam gdzieś nie był taki pokorny dla króla, no to król go łapał i sprzedawał go na wybrzeże do Afryki, no i przez Morze Śródziemne, przez Tunis, przez tam Maroko i te inne rzeczy. Wysyłali ich tam do Anglii, wysyłali do Brazylii. W wielu miejscach ściągali tych niewolników. Suma summarum to w Ameryce przywieziono najmniej niewolników z większości tych krajów na ilość tych mieszkańców, co tam było. No i Ameryka, USA była jedna z wcześniejszych, które zniosło niewolnictwo. No wcześniej zniosła Anglia, no ale Brazylia później zniosła i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie po tej wojnie secesyjnej bardzo dużo ludzi parło na zachód. No bo Kalifornia nie była amerykańska, Oklahoma, te tereny. Tak od połowy, jak się popatrzy tak na Amerykę dzisiaj, i tutaj jest, powiedzmy, patrzycie na Florydę, tutaj patrzycie na Kalifornię, tu jest Kanada, no to oryginalne Stany to było 13 Stanów. To były tylko 13 Stanów tu na wybrzeżu. Tutaj była Luizjana, gdzie należała do króla francuskiego łącznie z Kanadą. Luizjana została sprzedana tam za wagon czy dwa wagony złota w tym czasie, kiedy tam walczyli w Europie. Oczywiście Francja z Anglią walczyła przed rewolucją amerykańską. To były tam 5-10-letnie wojny indiańskie nieustannie, także jedni Indianie walczyli po stronie Francuzów, drudzy walczyli po stronie Anglików, no ale ci Indianie walczyli ze sobą po prostu jak Europejczycy. I oni, i wieczni wrogowie indiańscy po prostu przypasowali się jedni do jednych, drugich do drugich, no i zwalczali się nawzajem. No i była to ciężka sprawa. Indianie nie mieli, powiedzmy, koni na tych wszystkich stepach, na tych płaskich terenach. Konie to tam pojawiły się dopiero z przybyciem Kolumba. No i oni zaakceptowali to. No i później, jak tam w latach 1862
no i w górę, kiedy cała Ameryka przesuwała się na zachód w kierunku Kalifornii, no to było coraz więcej osadników. Osadników między innymi dużo było bardzo z Niemiec, z Polski, z tych zaborów. Z Rosji tak dużo nie było, Duńczyków było sporo, Włochów, osadzali się na wybrzeżu, no ale powiedzmy dużo ludzi parło na zachód, no bo potrzebowali ziemi. W tym czasie ziemia w Europie była niemożliwa, ludzie dzielili tam na tą morgę, na półmorgi i tak dalej, i tak dalej. No morga to jest w sumie jeden akr w Ameryce, tam mniej niż hektar, a morga to znaczy, że tam koniem, czy krową, czy bykiem jakimś jeden chłop mógł zaorać pole w jeden dzień. To było takie poletko do zaorania dziennego. No i ciągnęli na ten zachód. Bardzo często dostawali, jak się osiedlali, dostawali powiedzmy 40 akrów, czyli 40 murg, czyli powiedzmy tam 18 hektarów, no i jednego muła, no dopóki tam obrabiali, no to obrabiali, to mogli się wyżywić. Indianie nie za bardzo byli do tego tacy podatni. No to mniej więcej podobnie to, co jak dużo Żydów wciągnęło się w lichwę, no bo Żydzi mogli pożyczać nie Żydom, no a z jednej strony nie chcieli za bardzo pracować na roli, no z drugiej strony nie pozwalano im mieć ziemi. No ale to właśnie w wypadku Indian, oni nie za bardzo się woleli polować. No i w pewnym momencie zrobili na tych indiańskich terytoriach dużo tam rezerwatów, dostawali jedzenie, dostawali najróżniejsze rzeczy. No i Washington, biali chcieli ich po prostu przyuczyć do orania, do tego, żeby byli rolnikami, żeby sobie sami się wyżywili. Nie za bardzo to szło ich we krwi. Bardzo często ci młodzi wojownicy ciągle się denerwowali, najechali tam kogoś, zabili jedną wioskę, czy dyliżansę, czy coś, i w odwecie znowu były jakieś masakry. Wtedy Indianie masakrowali. No i tak się zakończyło. No ale do dnia dzisiejszego jest Ministerstwo do Spraw Indian. No i właśnie tu się zaczyna. Ten Wampanoag to jest taki rezerwat plemię w Massachusetts, no i niedawno, parę lat temu dostali 350 tam murg, czyli powiedzmy 200 hektarów. No dostać to nie dostali, bo było wspomniane, ale państwo Washington rozpoznał, że oni są plemieniem. Jest tam 2600 osób, które się deklaruje, że jest plemieniem. Tam też ta sprawa, kto jest Indianinem, kto nie jest Indianinem, to nie jest tak czysta. Oni nie pozwalają na branie tych testów DNA. Oni historycznie tylko stwierdzają, no i jeżeli mają świadków, mają jakieś papiery, no ale ktoś może oświadczyć, że ktoś gdzieś jakoś mówił, że oni są Indianami, no i to pozwala. No i te 2600 osób wykombinowało, że zbudują kasyno. Kasyno za miliard dolarów. No i tu jest właśnie ten, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Oni po prostu mieli inwestorów i sprawa z ziemiami indiańskimi to jest taka, że nawet jeżeli jest w środku jakiegoś stanu, no to oni są odrębni. Oni się kierują, mają swoją policję, mają swoje sądy, mają suwerenne prawa własnej grupy. Tak jak powiedzmy Żydzi proponowali w okresie międzywojennym w Polsce też mieć te swoje kahały, do pewnego stopnia tam w gettach to się tam no z bardzo smutnym skutkiem, no ale oni mieli też te swoje prawa poza polskie, czy tam podporządkowane Niemcom. No i właśnie Indianie robią to samo. Oni jak dostaną swoją ziemię, no to pierwsze, co zrobili, no to powiedzieli, że chcą zbudować za miliard kasyno, bo o to chodzi. 20-30 lat temu jeden człowiek, którego później poznałem, on zarobił ciężkie pieniądze, no bo już to właśnie w latach 80-tych, 1980-tych, 90-tych oni
prawnicy przyszykowywali, znaleźli lukę, nie tyle znaleźli lukę, znaleźli zapis prawny, gdzieś tam, może nie w konstytucji, który właśnie mówi, że tereny, ziemie indiańskie, te rezerwaty indiańskie, to wszystko, co należy do plemion, nie podlega ani pod prawodawstwo stanowe, ani pod prawodawstwo federalne. No i dlatego, i dlatego oni tam pierwsze, co robią, to chcą kasę, tak? Bo gambling, czyli hazard jest ogólnie rzecz biorąc nielegalny, no i większość ludzi zdaje sobie sprawę, że to bardzo często prowadzi do zguby. No ale ostatnie 50 lat i Stany zaczęły drukować loterie dzień w dzień mieć i skrapki i tak dalej, zaczęli robić kasyna. No mamią ludzi, że te kasyna to dadzą pracę i tak dalej, ale okazało się, że wszyscy, którzy tam mieszkali, kupowali te domy w tych rejonach, zaczęli protestować. Mówią, jak to jest możliwe, żeby tu miliard dolarów kasyno zbudować, no to będzie dziesiątki tysięcy tych przyjeżdżających, a później to zawsze w związku z kasynami to się zaczyna i prostytucja, i narkotyki, i złodziejstwa, i meneliki się pokazują, że ci, co przyjeżdżają, to przyjeżdżają, ale lokalnie to dostają w dupę. W Las Vegas tak samo ci wszyscy, którzy tam pracują, no to nie żyją takiego życia jak ci turyści. No i zaczęli skarżyć. No i ktoś tam popatrzył i zobaczył, że te ziemie w 2007, no bo to jest kwestia tam 10-15 lat. Całe te wszystkie przyszykowania, całe te matactwa to były po to, żeby zbudować te kasyno. Tam nikt nie myślał o tych Indianach. Większość tych Indian to przypuszczalnie jest oszukana. No i miliard dolarów, można powiedzieć, zawisnęło na włosku. I teraz minister spraw wewnętrznych powiedział, że im się w zasadzie ta ziemia nie należy. Elizabeth Warren, czyli kobieta z kongresu, to jest ciekawa sprawa, bo ona sama się podawała przez lata, że jest z pochodzenia amerykańską Indianką. Dostała się na studia, pracę dostała i tak dalej. Później z dumą powiedziała, że ma jedną tysięczną krwi indiańskiej. No, jedna tysięczna krwi indiańskiej, no to jest dziesiąte pokolenie. Tak, także z dziesiątego pokolenia, także chyba Polacy mają więcej krwi indiańskiej niż ona, no ale ona popiera to. Ona popiera, Trump nazywa ją Pocahontas, no bo Pocahontas jest jedna z tych bohaterek historii amerykańskiej, jedna z tych córek jakiegoś tam szefa z plemienia, która pomagała ludziom, którzy robili najróżniejsze badania terytorialne, kiedy oni szli na zachód. Także nie ma się co dziwić. Wydawałoby się, że jak tam w 2007 dostali tą ziemię, no to oni chcieliby mieszkać, powiedzmy, w namiotach, w tych swoich tipi, w wigwamach, mieć te ogniska jakieś, no co najmniej budynki pobudować, mieć swoje jakieś no indiańską historię i indiańską własność, no ale okazuje się, że jednak nie nic z tego, tylko kasyno z inwestorów i ten miliard dolarów, którzy mieli zbudować, no to właśnie ten człowiek, którego znałem, on zainwestował w tych pierwszych kasynach w innych stanach kilka czy kilkanaście milionów, no i jemu się to wszystko zwróciło 4 czy 5-krotnie, także miał pieniędzy po tym. No ale to było takie cwaniactwo. Znaleźli lukę, pchali przez tych kongresmenów, przepychali przez najróżniejsze rzeczy. Także, że to powiedzmy 4-7 to jest podobna sprawa, tak? To pewni ludzie po prostu pchają, lobby się jakieś tam robi. No i później, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Także zdrowia i ty zostaniesz Indianinem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Rozsyłasz? Dziękuję bardzo. Nie rozsyłasz? Proszę bardzo. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.